Helen? Ele, matko. Twój samochód wygląda jak pole bitwy. Też myślę, że przydałby się nam nowy. Tego nie powiedziałem. Tak pomyślałeś. Bennett, samochód jest stary. Stan dwa razy go rozbił, a zawsze jak przejeżdżam koło myjni, udają, że są zamknięci. Okej, dobra. Wiem, co chcesz powiedzieć. Chcesz, żebym ci pomógł sprzątać. Poproś tylko. Nie chcę pomocy. Dobrze, bo mam coś innego. Chcę nowy samochód. Ellen. Taki, na widok którego nie będą wołali na mnie śmierć, Ellen. To wyjątkowo trafne i to znaczy bardzo upokarzające. Wiesz, jaki ten wóz jest obleśny? Z tyłu zadomowiła się rodzina oposów. Nie ma tam oposów, no co ty? Ostrzegam, są agresywne. Dobra, głowa przykleiła mi się do sufitu. Co to jest, guma? To jedna z teorii. Dobrze, kupimy samochód. Dlaczego nie ja? Czemu nie chcecie prawdziwego psa zamiast jakiegoś śmierdziela w głupim kostiumie teriera? A Stan, słuchaj, liceum Glendale zawsze wywija numery naszym maskotkom. Mogą cię porwać i ogolić, załadować do busa, do Frenso i tyle byśmy cię widzieli. Wtedy zakumplowałabym się z cheerleaderkami, a ty byś się zadomowił. Nie, nie, serio, nie warto. Nie mogę tak ryzykować. Miałbym szansę zabłysnąć, Avery. Wreszcie zostałbym gwiazdą. To jest moje największe marzenie. Kiedyś miałem okazję się wybić, ale zostałem potraktowany w okrutny sposób. Przyjacielu, jak ta reklama trafi na antenę, będziesz sławny. Będziesz miał fanów na całym... Co to za pies? Zabierajcie go stąd, chcę tamtego, to tamten jest gwiazdą.